Dzień dobry. Szanowni Państwo, brak możliwości posiadania potomstwa jest dzisiaj jednym z ważniejszych problemów społecznych. Szczególnie, że dotyka on osób młodych, którzy chcieliby posiadać dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia uznała niepłodność jako chorobę, a Parlament Europejski uznał, że pary, które borykają się z tym problemem, mają prawo do leczenia. W latach 2013-2016 realizowany był program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia i z tego programu urodziło się 22 191 dzieci. Jedną z pierwszych decyzji ministra Radziwiłła było właśnie zdjęcie z realizacji tego programu i od połowy 2016 roku program przestał być finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i w tym momencie samorządowcy podejmowali decyzję o tym, że ten program, bardzo ważny program, bo dający szansę na posiadanie potomstwa wielu tysiącom polskich par, powinien być finansowany z pieniędzy, skoro nie jest z pieniędzy z budżetu państwa, to trzeba po prostu pomóc tym parom, finansować go z pieniędzy samorządowych. Europejski Atlas Polityki Leczenia Niepłodności pokazuje, że Polska znajduje się na 43. pozycji na 45 badanych państw w kwestii dostępności do leczenia właśnie metodą in vitro. Również mapa potrzeb województwa zachodniopomorskiego jest bardzo, te dane są bardzo niepokojące, ponieważ w nasze województwo cechuje się niskim wskaźnikiem dzietności, niższym niż w Polsce, bo u nas jest 1,3, w Polsce jest 1,4 i niższym niż w Europie, bo w Europie jest 1,5. Dane Głównego Urzędu Statystycznego też są bardzo niepokojące, ponieważ pokazują od kilku już lat ujemny przyrost naturalny. Proszę Państwa, według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii problem niepłodności w Polsce dotyczy od 10 do 16% par. I teraz proszę Państwa, spośród tej liczby około 50% decyduje się na terapię i z tej ilości, z tej ilości par tylko 2% niestety może skorzystać jako jedyna metoda najskuteczniejsza, udowodniona i pokazywana przez to towarzystwo z metody in vitro. I teraz przenosząc te statystyki na nasz kołobrzyski rynek, my przygotowując kolejny program, tak przyjmujemy, że od 9 do 15 par rocznie mogłoby skorzystać i będzie zainteresowanych skorzystaniem z miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Szanowni Państwo, program Zdrowszy Kołobrzeg, leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, zabezpieczenie płodności realizowane w latach 2024-2029 jest kontynuacją programu, który uchwałą Rady Miasta w 2020 roku w styczniu przyjęliśmy do realizacji i realizowaliśmy z wielkim powodzeniem, ponieważ przez te lata, kiedy program był realizowany, zrealizowano czy też przeprowadzono 25 procedur, których efektem było 14 ciąż. Dotychczas urodziło się 10 małych kołobrzeżan. Dla mnie jest to powód do wielkiej dumy i radości i dziękuję wszystkim radnym, którzy mnie wspierali wtedy, kiedy kładłam ten projekt uchwały. My kontynuujemy ten program, jednakże program jest poszerzony o możliwość skorzystania przez osoby, które są zagrożone niepłodnością wskutek choroby bądź urazów. I ten program, który przekazuję w tej chwili na ręce pana przewodniczącego Rady, pana Bogdana Błaszczyka, z wielką nadzieją, że zyska on akceptację radnych, ponieważ ma on pozytywną opinię prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Tym samym prezes przyznaje zasadność realizowania czy też kontynuowania tego programu. Będą mogły z tego programu korzystać pary, które mają zdiagnozowaną niepłodność, ale również mogą skorzystać te osoby, które
mają niepewność w kwestii płodności czy też niepłodności wskutek doznanych urazów albo chorób, na przykład chorób nowotworowych, i w tym programie będzie taka możliwość im stworzenia. No i to, co różni ten program od programu poprzedniego, zwiększamy ilość możliwości skorzystania z procedury samego już in vitro z 1 do 3 procedur. Szanowni Państwo, program będzie realizowany w podobny sposób. Jeżeli radni Rady Miasta przyjmą go do realizacji, my jako miasto rozpiszemy zapytanie ofertowe, które skierujemy do realizatorów. Planujemy wybrać 4 realizatorów, tak jak to było poprzednio. I teraz te pary, które będą chciały zdecydować się na skorzystanie z możliwości udziału w tym programie, będą się już zwracały bezpośrednio do realizatorów i my jako miasto mamy kontakt nie z parą, tylko z realizatorem. Po prostu my rozliczamy później te procedury. No i teraz kto może skorzystać? Oczywiście wszystko to musi być zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, więc taka para musi spełniać te wymogi, ale my przewidujemy możliwość skorzystania z programu, również stosujemy kryterium wieku, o kobiety w wieku od 19 do 43 roku życia, mężczyźni od 19 do 49. Musi być udokumentowana, stwierdzona niepłodność męska bądź niepłodność męska. No i proszę Państwa, to co jest bardzo ważne, my ograniczamy ten program do posiadaczy Kołbrzyskiej Karty Mieszkańca. Natomiast w przypadku osób, które są zagrożone utratą niepłodności, wiek kobiet i mężczyzn, zarówno kobiet jak i mężczyzn, to jest wiek od 15 do 43 roku. Również musi być zaświadczenie lekarza, który zaświadczy, że ta osoba jest poddawana w tej chwili terapii i jest zagrożona niepłodnością. No i również Kołbrzyska Karta Mieszkańca. Więc poszerzamy nasz program o moduł zabezpieczenia płodności na przyszłość. Panie Przewodniczący, przekazując ten projekt uchwały, oddaję Panu głos i mam nadzieję, że zyska on akceptację radnych Rady Miasta. Szanowni Państwo, Pani Prezydent, z ogromną satysfakcją umieszczę w programie najbliższej sesji Rady Miasta uchwałę zawierającą program zdrowotny finansowania in vitro ze środków publicznych. Wprawdzie mamy już ustawę sejmową, która przywraca finansowanie tej metody ze środków rządowych. Niemniej mogą się jeszcze na tej drodze pojawić trudności, które to finansowanie odłożą w czasie. Nasza uchwała będzie więc jakoby na zakładkę dla wszystkich potrzebujących od teraz. Mam osobistą satysfakcję, że moje starania i całej Kołbrzyskiej Lewicy od 2016 roku o in vitro przyniosły w świadomości i praktyce takie rezultaty, że nie usłyszymy już oskarżeń o bublu prawnym, poszukiwaniu mieszkańców czy rażącym łamaniu prawa. A przedłożona przez Panią uchwała zostanie przez Radę, mam nadzieję, przyjęta. Szanowni Państwo, Pani Prezydent, kończy się już bieżąca kadencja naszej pracy jako radnych. Pani dzisiejsze pozytywne podsumowanie rezultatów w dziedzinie jednego ze zrealizowanych programów zdrowotnych jest zapowiedzią naszych szerszych podsumowań całego programu na kadencję. Dobrze, że mogę pracować w takim zespole. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko krótko. To jest też nasz konstytucyjny obowiązek, artykuł 71, który mówi, że działalność społeczna i gospodarcza powinna uwzględniać polskie rodziny. Dlatego podpisuję się pod tym projektem uchwały i deklaruję się i Pani Prezydent, i Panu Przewodniczącemu, że zagłosuję za tym, żeby wspierać polskie rodziny właśnie metodą walką z niepłodnością. Dziękuję bardzo. Klub Radnych Nowy Kołobrzeg, który mam zaszczyt reprezentować, oczywiście brał udział od samego początku i w pierwszym programie, który jak widać okazał się bardzo dużym sukcesem. Skończył się narodzinami 10 Kołobrzeżan i to pewnie niewątpliwie wprowadziło do 10 rodzin szczęście, od którego ja też mam okazję od 3 lat takie szczęście posiadać pomimo dużych trudności. Tak jak mówiłem na wstępie, Klub Radnych Nowy Kołobrzeg i przy tym projekcie uchwały jak najbardziej deklaruje swoje poparcie. Pewnie na sesji okaże się, że nie tylko my, ale też kołobrzyscy razem
wyrażą tutaj zainteresowanie i poparcie dla tego rodzaju uchwały. Jak wiemy, procedura in vitro jest bardzo trudna. Sam przez nią czasami sam przez nią w jakiejś części przechodziłem i cieszę się, że mogę przyłożyć rękę poprzez głosowanie do tego, żeby w kolejnej edycji tego właśnie programu zdrowotnego kolejne pary mogły się cieszyć szczęściem takim, jakim jest mieć posiadanie dziecka. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy są pytania? Tak. W 8 latach praktycznie mamy ostatnie minuty rządu Prawa i Sprawiedliwości teraz, tak? I pojawia się pytanie, o tym Pan Przewodniczący Botan właśnie wspomniał, że będzie prawdopodobnie rządowy projekt finansowania zapewnienia metodą pozaustrojową in vitro. I pytanie brzmi, czy będą dwa równoległe programy, jakie będą drugiego będzie się miał, on jest rozpisany na kilka lat, Pani Prezydent powiedziała, czy mieszkańcy będą korzystali z rządowego, samorządowego, czy będzie tutaj jakiś problem? Zasada, Szanowni Państwo, jest taka, że nie może dochodzić do podwójnego finansowania procedur medycznych. I jesteśmy tego już świadkami, ponieważ dwa z naszych programów polityki zdrowotnej, które były realizowane z środków naszych, samorządowych, zostały finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym mówiłam podczas debaty budżetowej. Tym samym my już tych świadczeń nie możemy realizować. Nasz program, ten, który właśnie przekazałam radnym Rady Miasta, obejmuje jak gdyby dwa modele, dwie procedury. Jedna to jest procedura związana z samym in vitro i tu jest wielka nadzieja, że program ten powróci do tego, takiego stanu realizacji, jaki był do roku 2016, czyli będzie on finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, bo uważam, że to się po prostu Polkom i Polakom należy. To musi być finansowane i o to walczyła cała opozycja demokratyczna. Z tym szła do wyborów. To było jeden z postulatów, jeden z zapisów programowych. Ja również zbierałam podpisy pod projektem obywatelskim i to jak gdyby po pewnym czasie, na pewno, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, to będzie realizowane. Kiedy? Nie wiemy, bo droga legislacyjna jest dosyć długa, ale z naszych informacji, z założeń tego projektu wynika, że do połowy przyszłego roku powinien on być już finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast my nasz program wzbogaciliśmy o zabezpieczenie płodności na przyszłość, czyli my chcemy dać szansę tym parom, które wskutek przebytych urazów bądź chorób mogą utracić płodność. Dlatego ten przedział wiekowy jest nieco inny niż w przypadku in vitro. Tu mówimy o, że będą objęci mieszkańcy od 15 już roku życia, czyli albo osoba dorosła, albo osoba z opiekunem prawnym będzie zgłaszała się do realizatora. W tym przypadku wybierzemy jednego realizatora. Celem właśnie zabezpieczenia, bo istnieje takie ryzyko, że może ona utracić płodność. I teraz jeżeli, proszę Państwa, będzie on finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, to nie będziemy tego finansowali, ale jeżeli nie będzie tego zabezpieczenia płodności na przyszłość, to my będziemy mogli go po prostu nadal finansować, bo proszę Państwa, każdy odpowiedzialny, czy polityk, czy każdy odpowiedzialny samorządowiec, no, niesie z sobą odpowiedzialność za swoich mieszkańców i ja tę odpowiedzialność niosę i nie uchylam się od niej. Nie ma większego szczęścia, proszę Państwa, niż posiadanie dzieci. A my jako samorządowcy powinniśmy zrobić wszystko, co możemy, żeby pomagać naszym mieszkańcom posiadać dziecko. To jest największe szczęście. Dla mnie, jako dla prezydenta, mnie to bardzo wzrusza, bo 10 par, 10 rodzin w Kołobrzegu wreszcie może powiedzieć, mamy dziecko, mamy skarb największy, jaki może natura człowieka obdarzyć. A w przypadku, kiedy natura nie może, to my powinniśmy po prostu wesprzeć, pomóc. Jedyne, co możemy zrobić dzisiaj my, jako ja, jako prezydent, radni, po prostu przeznaczyć pewną kwotę pieniędzy w budżecie, która pomoże posiadać dziecko. Ja zapomniałam o tym powiedzieć, ale wspiera nas
Samorząd województwa, bo oni również podjęli taką uchwałę o wspieraniu tych samorządów zachodniopomorskim, które mają taki program w realizacji. I proszę Państwa, niewiele jest takich samorządów, bo to jest Szczecin, Szczecinek, Koszalin i Kołobrzeg. Cztery miasta w zachodniopomorskim realizują taki program. Otrzymaliśmy również wsparcie z powiatu kołobrzeskiego, więc to świadczy o dojrzałości, odpowiedzialności wielkiej za los naszych mieszkańców. Przykłady, które przytoczyłam o niskiej dzietności, również powinny stanowić ponad poddziałami politycznymi argument za tym, że na najbliższej sesji Rady Miasta 21 głosów powinno być za tym, żeby ta metoda mogła być kontynuowana. Trzymajmy wszyscy kciuki za to, żeby również Narodowy Fundusz Zdrowia finansował ten program, ale póki co, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, dajmy szansę tym, którzy chcą, pragną mieć dziecko, żeby nie musieli czekać do momentu, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie po prostu finansował tą metodę i ten program. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak duży będzie budżet? My mamy policzone 100 tysięcy, mamy zapisane w programie. Mam nadzieję, że również samorząd województwa, bo to był program do 2020 bodajże trzeciego, więc podejrzewam, że oni również będą takie uchwały podejmowali. Jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba. Natomiast my mamy policzone, to są te dane z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i przełożyliśmy to na nasz rynek kołobrzeski, więc od 9 do 15 par liczymy, szacujemy, tak, będzie się znajdowało w tych 2% par, dla których jest to jedyna metoda skuteczna. Zresztą to towarzystwo uznaje, że metoda in vitro jest najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności, ponad wszelką wątpliwość, więc my po prostu chcemy dać szansę tym, którzy się zdecydują. I trzymajcie za nas kciuki. Z opiekunem prawnym. Tak, tak. Czy nie boją się Państwo burzy medialnej, bądź burzy u mieszkańców, którzy będą mówili, że to są przyjęci za szybko? Nie boję się, bardziej boję się ludzkich łez par, które nie mogą posiadać dzieci. Tego się boję. Natomiast to jest kwestia ocenna. Każdy ma prawo do podejmowania decyzji, a ja uważam, że świadomość nasza powinna być już na tyle rozwinięta, że w przypadku, kiedy potencjalnie istnieje zagrożenie ryzyka niepłodności, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby dać szansę tym rodzicom posiadać dzieci. Jest zapis mówiący, że do realizatora wówczas w przypadku osoby niepełnoletniej zgłasza się osoba z opiekunem prawnym. Gdyby było to niezgodne z prawem bądź inne względy mogły tu być podyktowane, to prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie dałby nam pozytywnej opinii, a taką opinię mamy. Są w Polsce jeszcze też miasta, które korzystają z tej drugiej. Są takie miasta, Sopot na przykład. Więc to się dzieje w Polsce. Pomagajmy naprawdę, pomagajmy ludziom, młodym ludziom, którzy dzisiaj mają ten problem i którzy chcą mieć dziecko. Zróbmy wszystko, żeby ci ludzie po prostu, żeby te małżeństwa, te rodziny, te pary mogły posiadać dziecko. Jeśli nie ma więcej pytań, serdecznie dziękuję.